Nauka podążania za właścicielem przy rozproszeniach. Gdy pies umie już podążać na smyczy bez rozproszeń, dodajemy inne rzeczy, które mogą być dla niego dekoncentrujące. Tutaj mamy na horyzoncie pancie, która też, jeżeli zwiększa się odległość, może być rozproszeniem mojego psa przypiętego do płotu, który za chwilę też będzie się uaktywniał i ćwiczył. Alpaki hotelikowe, także naprawdę jest trudno. A psiakowi, który jest raptem na drugiej lekcji, udaje się podążać. Prawidłowo wykonane ćwiczenie polega na tym, że odwracam się twarzą do psa, idę tyłem, pies za mną podąża i źle podana właśnie jest nagroda w tym momencie. I on podążając czeka na klik. Klik usłyszy wtedy, gdy się nie rozgląda na boki, a ja moją rękę przyklejam do nóg i w otwartej jak kuteczka dłoni trzymam smaczki. O tak, tu mam smaczki. Przyklejam sobie do swojej nogi w ruchu i tu ma przyjść pies, żeby tego smaczka odebrać. Generalnie chcę, aby znalazł się pomiędzy moimi nogami i jak najbliżej mojego ciała te smaczki odbierał, wtedy uważam, że idzie na kontakcie. Ostatnie sekundy, ostatnie parę kroków. Nagroda do nóg. O tak, i tu ma zjeść. Jeszcze raz. Bardzo ładnie rykuś. To go dużo kosztuje, ale widać, jest w stanie wykonać, opłaca się. I koniec, wygłaskaj go. Koniec ćwiczenia.